Mateusz, jeszcze nie tak dawno, tak naprawdę parę tygodni temu, rozmawialiśmy przy okazji Twojego dyplomu w SAP-u, a teraz już jesteś dzisiaj na Fashion Week Poland. Co się zmieniło przez te ostatnie tygodnie? Na pokazie dyplomowym miałem tylko 8 sylwetek. Jak dowiedziałem się mniej więcej o tym, że byłaby możliwość pokazania tutaj kolekcji, no to musiałem się sprężyć, bo minimum sylwetek, które miałem pokazać tutaj, to było 15. Także miałem 7 całych setów do zrobienia ze załatwieniem butów i wszystkiego w 14 dni, a byłem tylko ja i moja mama, która mi szyła, no i ja szyłem to, czego ona nie zdążyła. Poziom mojego zmęczenia sięgnął w ogóle już zenitu. Our fashion new fashion designer Mateusz Pukło. Why? Okay. So I've been watching fashion shows all over the world for so many years now, since 2003, and now it's 2016. And I've seen so many designers, so many collections. It's very rare that there's a collection that jumps out and you're like, wow, this is amazing. Twoja obecność tutaj na Fashion Week Poland po raz pierwszy już odniosła jakieś skutki. To jak było, to zostawiam Państwu, tak. Jestem bardzo zadowolony i dumny z tego. I mnóstwo pozytywnych komentarzy, przede wszystkim wiadomości i propozycji współpracy, sesji zdjęciowych. Jest to bardzo miłe i jestem bardzo dziękuję wszystkim ludziom za pozytywne słowa. Proszę pisać, mówić, jak, bo wiadomo, człowiek się cały czas uczy na błędach, tak. I każda opinia jest ważna, każda. So when I saw Mateo's collection, it blew me away. And I actually went up to him and said, wow, I love your stuff. I would love to wear your stuff on my show. I'm on the red carpet at the Oscars in Los Angeles and I plan to wear his clothes. And you know, I'm gonna help him. Wiem, że ktoś się tobą zainteresował. Tak. Odezwał się do mnie tutaj gość specjalny z Los Angeles, pan Rocco, z którym przed chwilą jeszcze rozmawiałem, i zamówił dla siebie rzeczy tak szyte na miarę, które będzie promował już tam za granicą u siebie i w swoim show, ponieważ on ma duży brand i swoje własne TV show, bardzo popularne. Jestem bardzo zaskoczony, w życiu bym się nie spodziewał. Dzisiaj rano zbierałem 3 godziny miarę, żeby uniknąć jakiegokolwiek błędu i będziemy szyć. Odezwę się do mojego promotora, do pana Wojciecha Bednarza, któremu jestem bardzo wdzięczny za wszystko, któremu jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. And I think he has a big, 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 big future. And that just is an example of, you know, the talent in this country, it's amazing.